Siemanko, dla MMA.pl Adam Lewicki, ze mną hejter, posiadacz zielonego pasa w judo, pogromca olejnika. Pogromca olejnika, Boże, jak to brzmi. To może będziesz też pogromcą Zabielskiego? Wydaje mi się, że tak, ponieważ nie przetrenował parteru, gdzie to jest moją mocną stroną, więc to jest totalne idiotstwo, nie? Przed chwilą z nim rozmawiałeś zresztą, no tak. I tam coś gadał. Możesz mi troszeczkę zdradzić, czy on przetrenował w końcu tą stójkę, tą samą stójkę, czy trochę parteru też tam było? No dobra, no to ja z nim rozmawiałem tak, że on uważa, że jesteś za lekki, zbyt mało siły masz, aby go obalić, a on skupiał się na stójce, bo twierdził, że to może być jego najmocniejsza strona, no i z tym parterem to jest jak jest. Aha, okej, okay. Czyli ja jestem za lekki, ponieważ jest o 3 kilo różnicy. Widocznie tak. No okej, okay, dobra, troszeczkę dziwne, bo jak powiedziałem, że 20 kilo różnicy jest, to nie, jakie 20 kilo, co to masz z matematyką? A Tara mówi, że jest dużo cięższy, tak? No to nie, to jest troszeczkę głupota. I też wydaje mi się, on jest sztucznie napompowany na siłowni, ja nie mam tych sztucznych mięśni, którym trzeba dostarczyć tlenu. Oczywiście nie mam nic do siłowni, ale nie mam tych mięśni, którym trzeba dostarczyć tlenu. Jest u mnie szybkość i parter, więc wydaje mi się, że to jest do wygrania, nie? No dobra, jakbyśmy zestawili olejnika z Zabielskim, to kto by wygrał? Kurde, powiem ci, że mógłbym się zastanawiać, nie? Wydaje dobra walka? Wydaje mi się, że olejnik. Nie wiem, czy dobra, ale wydaje mi się, że olejnik by wygrał tu, nie? Okej, okay, co to się dzieje, że widzimy cię ciągle z gali na galę, hejter wskakuje do karty walk? Nie wiem, no jakoś mi się to spodobało, wiesz, no, jak są rywale, to czemu nie? I to ja ci powiem jeszcze, że rywali jest od cholery i każdy chce, wiesz, bo nie to, że, może i niektórzy myślą, że łatwy zawodnik i, wiesz, zawalczę, wygram. Też tak może być, wiesz, ja się nie uważam za jakiegoś, Bóg wie kogo, przeciętny zawodnik, uważam się za przeciętnego zawodnika, ale jak ktoś mi rękawice rzuci, to przyjmę i tyle. No, dobra, było face to face, co tam w jego oczach było, co widziałeś? Nie, to jak jest face to face, to zazwyczaj się nie zastanawiasz, co tam widzisz w jego oczach, ja się tam nie wpatrywałem, tylko żeby wytrzymać. Nie było strachu, nie było jakiejś tam niebo z ciebie, nie wiem. Wiesz co, to jest coś takiego, że my nie mamy awantury między sobą, wiesz, nie ma kłótni, więc to jest wszystko na spokojnie, nikt nikomu lepa nie strzeli przy face to face, wiesz co chodzi. Nawet jeżeli by ktoś strzelił, to jest taka widownia duża, masz tą presję, że wiesz, że nie możesz niczego złego zrobić, musisz się spojrzeć, a w razie co przyjmiesz tego lepa, no trudno. Porażka z Mortalciem, jak na to patrzysz z perspektywy czasu, odrobiona lekcja? Dobrze, w porządku, chłopak, ja jestem zadowolony, trzeba było przegrać. Wydaje mi się, że jakbym, kurde, wygrał i teraz znowu dostał, wygrał, odwaliłoby mi. Trzeba nieraz przegrać, żeby po prostu sobie poukładać niektóre rzeczy w głowie, ale co, no mimo wszystko, że to jest moja, że to była moja druga walka, że to była, w sensie, że to była przegrana walka, to mimo to wydaje mi się, że była lepsza niż ta pierwsza. Okay, jeszcze teraz nasuwa mi się, podczas wczorajszego Cage'a Marcin Dubiel mówił, że Filip Zabielski po podpisaniu kontraktu na walkę dzwonił do niego z wiadomością, że cię rozniesie. Jak to skomentujesz? Że mnie rozniesie, tak? Mówili na Cage'u. No wydaje mi się, że on się podjarał, bo wpadł na treningi, miesiąc czasu myśli, że jest kocur, nie? Podjarał się tym, że nauczył się prostego... Ciuchy pitbulla. Wiesz, ciuchy pitbulla, prosty, lewy, prawy i tego się nauczył i myśli, że czymś takim może wyjść i wygrać. To jest MMA, to nie jest po pierwsze boks, po drugie to jest MMA, mam trzecią walkę, więc nie wiem, czemu on tak sobie myśli, że wygra, nie? Dobra, jeszcze jedna sprawa przed poprzednią galą, pamiętam, jak byłeś zestresowany na tym mediatreningu. Dzisiaj siadłeś, medytacja, no trochę krycha przeszkodził. Wiesz co, powiem ci, no tak, tak, troszeczkę przeszkodził, mogłem sobie pomedytować, trochę, wiesz, troszeczkę przeszkodził. Ale powiem ci, że no, na chillaucie, to jest tak, że wszystkiego człowiek się uczy, tak? Trzecia walka już jest na chillaucie strasznie. Wydaje mi się, że na następnej gali już będzie totalna chillera, nie? To już będzie totalny chill, bo jeszcze teraz jestem troszeczkę roztrzepany, wiesz, się rozglądam na boki, prawo, lewo, ale tak, wydaje mi się, że jest okej. Okay. A po prostu też nie chciałem przez cały mediatrening pokazywać tej stójki i jakichś tam rzutów nieumiejętnych, bo to nie jest doszlifowane na 100%, więc nie chciałem zrobić na poważnie, nigdy nie lubię czegoś takiego robić. Wolałem, żeby troszeczkę śmiechu było, wiesz co chodzi. Masz, twój rywal tutaj podsłuchuje. Podsłuchuje tutaj rywal mój za kamerą. Strategii tutaj nie będę zdradzał, więc... Już wszystko zdradzi.
Każdy wie, jaka jest. No dobra, ale to ty się nie przygotowałeś trochę na tą strategię. Słuchaj, no generalnie wiadomo, będzie, w sumie to będzie pojedynek Stójkowicza z parterowcem. No w sumie tak. Ty będziesz chciał mnie obalić i jestem tego pewny na 100%, nieważne co byś teraz powiedział, będziesz cały czas chciał mnie obalić, a ja będę cię odpychał. Ale to nie musisz być pewny, bo ja ci to nawet mogę powiedzieć. Tylko, że ja mam tak doszlifowany parter, że nie będziesz dał rady się wygrzebać z niego. Dobrze będzie, bo nie dojdzie do parteru. Ale nie możesz stać, jeżeli upadniemy, no to nie możesz... No jeżeli upadniemy, no nie to... Nie ma końca, nie no ma końca. To ja wstanę. Ale nie wstaniesz, bo... Zapadnie się klatka. A jeżeli cię tak chwycę, że się nie wydostaniesz? Ale no to ja się uwolnię i się wydostanę, poza tym ja nie będę na ziemi. Okej, okay. No dobrze. Wyjaśnione? Ale też jeszcze jest taka sytuacja... Poczekaj tutaj na chwilę, chodź tu. Jeszcze jest taka sytuacja, że się kopów nie nauczyłeś w ogóle. No dobra, tam po co kopy? Wystarczą pięści. Okopię ci nogę i mięsień już nie będziesz miał czucia i ci noga... Urwie nogę. Nogę będziesz miał z waty, mówię ci. Bo ja też tak myślałem na dobrze, początku. Dobrze będzie. No i w sensie zobaczymy jutro, czy dobrze remis będzie. Remis będzie. A może remis? A co jak byłby remis? Wydaje mi się, że będzie fajna walka. Na pewno nie będzie tak, że jak ludzie myślą, że ja wygram. Nie, wiesz co, tak szczerze mi się wydaje, tak już bez beki. Wydaje mi się szczerze, że walka może być wyrównana i zadecyduje trochę chyba kondycja. Ale... No zobaczymy też jutro. Też mi się tak wydaje, że może nie, tutaj tak kondycja... Już, no, bez żartów, tak no nie? Tak bez żartów. No a mniej mięśni do dotlenienia ma hejter. Tak może być bez żartów, serio, bo już to sobie rozkminiałem nawet, że Mortalcio jest podobnej postury do niego, tylko że jest on tyle samo waży chyba, ile on waży? Ale jest podobnej postury, ale jest bardziej wytrenowany i ze mną wygrał, ale nie wygrał ze mną od razu, tylko troszeczkę ze mną wygrał, wiesz, tak można to nazwać, w trzeciej rundzie. Mi się wydaje, że... U nas będzie bardzo wyrównany. Mi się wydaje tylko, że akurat ja tutaj jestem silniejszy na pewno, jesteś od na ciebie pewno... i od Mortalcio, tak mi się wydaje. No nie wiem, ale Mortalcio jest bardziej wytrenowany. No to prawda, to się zgadzam. No więc on trenował boks chyba wyrównany. 3 lata, tak? Tak, tak. No to 3 lata to jest długo. Nie wiem, no jak masz strategię, masz fajną strategię. Ja na pewno na stójkę nie mam strategii. Będzie parter, wszystko wiesz, co masz robić. Obyś się słuchał narożnika i tyle. No i żeby była dobra walka. I żeby była dobra i tyle. Dobra, chłopaki, tego wam życzę. Dzięki wielkie, dzięki jeszcze raz. Powodzenia jutro. We'll be right back.